W tym filmie bardziej dokładnie zajmiemy się ujemnymi wykładnikami. W poprzednim filmie uzasadniałem, dlaczego 3 do potęgi minus drugiej ma być równe 1 przez 3 do potęgi drugiej. I obiecałem, że w następnym filmie, czyli w tym, zrobię to bardziej ogólnie. No to zrobię to teraz zgodnie z obietnicą. Czyli weźmy sobie teraz dowolną podstawę A i podnieśmy do jakiegoś ujemnego wykładnika minus B. No i zastanówmy się, ile to. Powinno być. I Zachęcam cię do tego, żeby nacisnąć pauzę i zastanowić się samodzielnie. Ok, no to ja to teraz zrobię po swojemu. Czyli chciałbym, żeby zachowana była ta reguła o dodawaniu wykładników. To ja może przypomnę, o co mi chodzi. Że jak mam dwa wyrażenia o tej samej podstawie i je mnożę przez siebie, tutaj mogę mieć różne wykładniki, na przykład tutaj mogę mieć wykładnik x, tutaj mogę mieć wykładnik y, to jak pomnożę takie dwa wyrażenia o tej samej podstawie, to dostanę wyraż takie wyrażenie, że tutaj mam a do potęgi x dodać y, że te wykładniki po prostu się dodają. Chciałbym, żeby ten wzór, ta własność, została zachowana również dla ujemnych wykładników. No dobrze, no to weźmy teraz takie obliczenie sobie zrobimy. Ile to jest a do potęgi b pomnożone przez a do potęgi minus b? I zobaczmy, jakie są konsekwencje tego, że chcę, żeby ten wzór, który tutaj napisałem u góry, był prawdziwy również dla ujemnych wykładników. No to tutaj musimy po prostu dodać te wykładniki, czyli mam A do potęgi B. Dodać ten drugi wykładnik, który jest równy minus B. Na B dodać minus B. Niezależnie od tego, ile jest równe B, to będzie po prostu 0. Czyli tutaj dostaję po prostu A do potęgi zerowej. No. A A do potęgi zerowej to ile to jest? A do potęgi zerowej to jest po prostu równe 1. No, przynajmniej wtedy, kiedy A jest różne od 0, to mamy pewność, że to jest 1. 0 Zero do zerowej no to jest taki trochę śliski temat, no ale jeżeli ograniczymy się do liczb A różnych od 0, czyli jeżeli tylko podstawa tutaj jest różna od 0, to na pewno A do zerowej to będzie 1. No więc możemy uznać, że w tym filmie rozważamy tylko takie podstawy. No to jakie są konsekwencje tego, tego równania? No ja może je przepiszę. Czyli mam, że a do potęgi b razy a do potęgi minus b to jest równe 1. No to mogę obie strony podzielić przez a do potęgi b. No i dostanę, że a do potęgi minus b to jest po prostu równe 1 przez a do potęgi b. Czyli widzimy, że zmiana znaku wykładnika oznacza wzięcie odwrotności. No i niezależnie od tego, jaka jest ta podstawa, byle była różna od zera, i jaki jest ten wykładnik, a do potęgi minus b to jest po prostu 1 przez a do potęgi b. No to zróbmy sobie kilka przykładów, żeby, żeby lepiej to zapamiętać, może weźmy sobie Nowy kolor i jakiś taki przykład. Powiedzmy, że chcę obliczyć, że to jest 5 do potęgi trzeciej. No 5 do potęgi trzeciej, no to jest 5 razy 5 razy 5, no to wiemy, że to jest 125. Czyli widzimy, że podnoszenie do potęgi powoduje, że ta liczba w grążonym wyniku jest, jest dosyć duża. 5 do 3 to już jest 125, to jest duża liczba. To jest dużo większa liczba niż piątka. Na no ile to jest w takim razie 5 do potęgi minus trzeciej? No zgodnie z tym, co tutaj napisałem, 5 do potęgi minus 3 to jest 1 przez 5 do potęgi 3. To jest odwrotność 5 do 3, czyli to jest 1 przez 125. To, to z kolei jest bardzo mała liczba, bo tutaj mamy w liczniku 1, a w mianowniku mamy bardzo dużą liczbę, czyli 1, 125 to jest bardzo mała liczba. Czy widzimy, że jak bierzemy taką podstawę większą od jedynki, na przykład 5, i podnosimy do ujemnego wykładnika. To dostajemy w konsekwencji w wyniku bardzo małą liczbę. Jak ponosimy do dodatniego wykładnika, to dostajemy coraz większe liczby, im większy jest ten wykładnik. Ale zwracam uwagę, że obie te liczby są dodatnie. Znaczy, ujemny wykładnik nie sprawia, że tutaj się zmienia znak tego wyniku. Obie te liczby i 125 i jedna 125 to są dodatnie liczby. A ujemny wykładnik oznacza po prostu, że musimy wziąć odwrotność. Dobrze, zrobię teraz jeszcze dwa przykłady, żeby lepiej to może zapamiętać. Weźmy sobie minus jedną drugą do potęgi trzeciej. Obliczmy ile to jest. No to będzie minus jedna druga, razy minus jedna druga, no i razy minus jedna druga. No to trzy razy mam pomnożone ujemne wyrażenia, trzy minusy, czyli będę miał minus. No jedna druga razy jedna druga raz jedna druga, to będzie jedna ósma, czyli to jest minus jedna ósma. No dobrze, obliczmy teraz, ile to jest minus 1 druga do potęgi minus trzeciej. No to zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, trzeba wziąć odwrotność minus 1 drugiej do potęgi trzeciej. No to, to ja już to obliczyłem u góry. Ja wiem, ile to jest minus 1 druga do potęgi trzeciej. To jest minus 1 ósma. Czyli tutaj mogę w tym moim. Drugim przykładzie zastąpić to, co mam w mianowniku przez ten wynik, który tutaj był, czyli przez minus 1 8. No to teraz muszę wykonać to dzielenie. Dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność, czyli to będzie 1 razy odwrotność tego mianownika, odwrotność mianownika to jest minus 8 pierwszych, no czyli to jest po prostu minus 8. No i widzimy w tym przykładzie, że znowu mamy coś takiego, że ten wynik i ten są do siebie odwrotne, są swoimi odwrotnościami, dlatego że tutaj wykładniki po prostu różną, różnią się znakiem. Są takie same co do wartości bezwzględnej, a różnią się znakiem. No i widzimy, że oba są ujemne. Czyli zmiana znaku wykładnika nie zmieniła znaku tego wyniku. Oba są ujemne. To się nie zmieniło. Zmieniło się to, że tutaj mamy odwrotność tego, co było tutaj. No i tutaj akurat zaczęliśmy od Podstawy, która była ułamkiem, więc podnoszenie jej do dodatniego wykładnika powoduje, że co do wartości bezwzględnej ten ułamek staje się coraz mniejszy. Natomiast jak weźmiemy ten ułamek do ujemnego wykładnika, no to dostajemy znowu liczbę, która co do wartości bezwzględnej jest duża w porównaniu z tym, od czego zaczynaliśmy. Ale znak się tutaj nie zmienił. No, w kolejnych filmach jeszcze będzie więcej. Przykładów i postaram się też jeszcze lepiej uzasadnić, dlaczego ujemne wykładniki definiuje się właśnie tak jak tutaj.